Witam serdecznie wszystkich czołgistów w kolejnym odcinku serii Pokaż co potrafisz. W tym odcinku zobaczycie czołg premium 8 poziomu, amerykański czołg średni, chociaż w zasadzie nie powinien się nazywać czołgiem średnim, ale to o tym za chwilę, czyli Super Pershing. Jest to w tej chwili, znaczy chciałem w ogóle pokazać jakąś dobrą powtórkę na tym czołgu. Dlaczego? Przypominam, do 10 stycznia mamy 8-tierowe czołgi premium o 15% tańsze, a ten czołg 8-tierowy jest to najtańszy czołg, który możemy kupić za golda, ponieważ normalnie kosztuje 7200 golda, a teraz do 10 stycznia kosztuje o 15% mniej, czyli bodajże 6150, ale nie jestem pewien, czyli no nie tak dużo. A moim zdaniem jest to fajny czołg. Oczywiście zaraz zobaczycie. No i oczywiście kolega, który wykonał dobrą bitwę, również spróbuje wam powiedzieć, czy warto. A jest nim Kaman 346 z klanu Huiznix 2. Witam cię serdecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z kim ty tu w Plutonie jechałeś? Z bliźniakiem oraz Sylwasem, tak jest. Bliźniakiem. Oczywiście wiadomo, jak się bierze czołgi z ograniczonym matchmakingiem, to zazwyczaj właśnie jest to Pluton trzech ograniczonych, znaczy matchmakingowo oczywiście czołgów, a nie ograniczonych graczy, przepraszam, to głupio bez sensu. I tak, czyli dwa super pershingi i jeden typ 59, który też jest ograniczony do 9 poziomów. Dobra, na bagnie jedziecie, tam oni pojechali w drugą flankę, a ty tu. Dlaczego taki mieliście pomysł na rozgrywkę? Na samym początku przede wszystkim zgadaliśmy się na TS-ie, że ja pojadę tutaj na Mordor, ponieważ chciałem trochę zarobić, bo mieliśmy akurat odpaloną misję na zarabianie, a oni powiedzieli, że oni pójdą przytrzymać tamtą flankę. W tym momencie bliźniak padł na samym początku. Ja staram się tutaj jakkolwiek punktować te czołgi. No i taki plan generalnie był taki, żeby jak najwięcej zarobić. Tak jest, no niestety bliźniakowi się nie udało. No ale oczywiście tobie się uda, bo inaczej bym nie pokazywał tej powtórki. No cóż, to kolejne pytanie, tendencyjne tym razem, czyli Kaman 346. Dlaczego taki wybór nicku w grze World of Tanks? Generalnie nick wziął się już, powstał on w czasach podstawówki, gdy no idąc sobie spokojnie przez podwórko, kolega zamiast krzyknąć do mnie Kamil, krzyknął do mnie Kaman. I generalnie jakoś mi to w głowie zostało i ten nick mam tak naprawdę już chyba od z 5-6 lat. Tak po prostu został przy mnie, nie? Słuchaj, początek bitwy, jakbyś teraz, byśmy zapauzowali, to byś zapewne powiedział, cholera, no raczej niezbyt dobrze wyjdzie. Po pierwsze, zostało ci 260 HP, wykorzystana apteczka i naprawiarka, Oik cię po prostu pieprznął tak z haeka, że ci popsuł wszystko. No na szczęście udało ci się to ponaprawiać. No i cóż, no, kiepska sytuacja, a w zasadzie jesteś sam z przodu, jakieś tam wsparcie masz z tyłu, ale pięć czołgów zaraz chyba będzie chciało cię zaatakować, nie? Więc no tak to akurat wyszło, że ja sam zostałem na pierwszej linii frontu, jakieś tam czołgi z tyłu próbowały mi po prostu pomóc, grąskowały tutaj, gdzieś grąskowały mi KW-4, ja to KW-4 punktowałem, starałem się zrobić jakikolwiek damage. Dobra, no to teraz warto coś na temat tego czołgu powiedzieć, bo tak naprawdę jest to czołg średni, ale chyba tak nie powinni go tak nazywać, ponieważ niby prędkość maksymalną ma 40 km na godzinę, ale silnik 500 koni przy wadze ponad 50 ton powoduje, że on widział te 40 km na godzinę chyba tylko z przepaści, bo no, nie osiąga takich prędkości, jest mułowaty, wolny, wolniejszy niż czołgi ciężkie, na przykład francuski FCM to po prostu zapieprza w porównaniu do niego, nie? No tak, to jest prawda. Czołg, moim zdaniem, tak jak chyba wielu innych graczy, powinien być czołgiem ciężkim, a nie średnim. Gdyż nie nadaje się on na czołg średni, bo jest za wolny. Penetracja też nie domaga na tym czołgu. Jak widać na KW-4 musiałem golda używać, bo inaczej nie ma szans, żebym ja od przodu KW-4 przebił. No chyba, że we władowcy, tak jak wcześniej go punktowałem, nie? Oczywiście ten czołg ma swoje zalety, ale mówię jeszcze o wadach.
Co do wad, no do wad przede wszystkim zaliczymy prędkość, działo, po części, ale to razem z zaletą jest pancerz. Wiesz, niby pancerz fajny, wielowarstwowy, ale jednak arci strasznie, strasznie lubią, w ogóle pociski HE bardzo lubią wchodzić. Super piercinga od boku na przykład, nie? Mm-hmm. No tutaj, to, bo nie wiem. Tutaj no, taki trochę pechowy strzał w jarzmo Tigera. No tutaj nie miałem jak inaczej, to wszystko na szybko. Także mm-hmm. Zaraz odpłaciłem praktycznie temu Tigerowi jeszcze raz. Czyli mówisz, teraz, że... No? No. Tutaj teraz, jakbyście wcześniej zobaczyli, ta akcja z tym 50-100. Jak on tłukł się z Tigerem jedynką i nie mógł po prostu zabić Tigera jedynki, nie? Mhm. Także okay. To teraz zalety Super Pershinga, czy... Właśnie, bo mówiłeś, że pancerz to jest zaleta i wada. Tak. Wada dlatego, że wchodzą HL-ki, nie? Mhm. I tak naprawdę, jeżeli jest blisko się walczy z tym czołgiem i zna się te weak spoty tego czołgu, no to do penetracji on nie jest taki trudny, bo właśnie, oczywiście widzimy w jego pancerzu z przodu kadłuba i wieży, jest wielowarstwowość, są takie dołożone blachy i faktycznie, jeżeli tam będziemy strzelać, no to jest problem. I z dalszej odległości takiego super piercinga nie jest czasami łatwo przebić. Bardzo prosto, jeżeli on jest tak boczkiem delikatnie wyjeżdża, wystarczy w przednie kółeczko go strzelić, ładnie zdejmujemy mu gąski plus obrażenia. Oczywiście włas dowódcy. Jakie on jeszcze ma te weak spoty na tym swoim pancerzu? Tutaj jeżeli patrzycie od przodu na Super Pershinga, macie taki, jak macie ten pancerz wielowarstwowy na wieży, mhm. boki. Wystaje taki kawałek boku wieży, nie? Tam pod tą płytą. Tak, tam, tak. Tam po prostu należy walić i to wchodzi wszystko. Tam trzeba mieć penetrację coś około 170, nawet mniej, i tam wchodzi wszystko. To jest tak naprawdę wieża od super od Pershinga zwykłego. To jest tak jakby stokowa wieża od Pershinga. W zasadzie tak. To jest tak jakby wieża tego Patona, który teraz można było kupić w ostatnim dniu kalendarzowym. Tak, właśnie. To właśnie jest to ta wieża, można powiedzieć, tylko że tutaj jest dołożony ta blacha. Jeżeli bijemy poniżej tej blachy, tam jest po boku, jak widzieliście, takie miejsce, no to wchodzi. Właz dowódcy też ładnie wchodzi, no, czyli ma swoje weak spoty. Ale oczywiście kolejnym plusem tego czołgu jest matchmaking. W tej chwili już coraz mniej czołgów można kupować z ograniczonym matchmakingiem, no a ten czołg jest najtańszy wśród ósmych tierów, no i rzuca go bardzo często na topie, a na topie to chyba daje sobie radę, jak widzicie, tylko był problem z KW4, nie? Tak, tutaj też miałem trochę szczęścia przy tej arcie, że ona mnie nie trafiła, bo jakby mnie trafiła, to niestety ten meczek by się zakończył troszkę inaczej. Cóż, dwa czołgi zostały, czyli jest szansa jeszcze na specjalistę. Bo już zapewne widziałeś, cholewcia, 5500 obrażeń, trochę przyjąłem na klatę, trochę pospotowałem, czyli może być dobry wynik, może być dobry tak. zarobek i może być dobry exp. Tak, tutaj już mówiłem tam do Sylwasa i do bliźniaka, że kurde, no chłopaki, mam 5500 damage'u, nie, już cały chodzę. Teraz tylko znaleźć tą wartę, zabić ją i koniec, i po meczu, nie? I cieszyć się z wyniku, ale... No i chłopaki tylko mówili, dobra, Kaman, spokojnie, znajdź artę i uważaj tylko na siebie, nie? Mhm. Także no... Jeżeli mam mówić, to póki co to jest moja najlepsza bitwa Super Pershingiem, jeżeli chodzi o uszkodzenia, nie? Bo wcześniej mój najlepszy wynik to był chyba, nie wiem, około 4500, coś koło tego. Mhm. A exp? Najlepszy ex ogólnie mam 2968 i to było zrobione bodajże na Jagd Panterze dwójce. Naprawdę dawno temu. To chyba była, nie wiem, która łapka, ale wtedy zrobiłem coś około chyba 8000 damage'u i 8 fragów. Dobra, słuchaj, tak naprawdę teraz
to jest wolny czołg. Został, a tylko Arta, to ja, żeby nie było, delikatnie przyspieszę tą bitwę, bo tu już w zasadzie się nic nie dzieje, po prostu jedziesz i ją szukasz. Więc jak widać, zauważyłeś Artę, zapieprzasz za tą Artą, no teraz tak jakby jeździł, no to by było coś, nie? No jedziesz, jedziesz, jedziesz. No i tu zaraz ją dogonisz, tu próba wjazdu nieudana, teraz pyk, troszeczkę za krzaczkiem znalazłeś ją, dorwałeś i koniec powtórki. Jeżeli chodzi o wynik, stalowa ściana, specjalista High Caliber i 1912 bazowego expa oraz 5561 obrażeń. Jak widać, prawie 2000 jeszcze wyspotowanych oraz przyjęte na klatę 12 strzałów, 1510. No i zarobek, zarobiłbyś około tam, damy na to 150 tysięcy, ale że było razy 50%, zarobiłeś na czysto 230 tysięcy, czyli solidnie ci tam przybyło kasy, nie? No przybyło, zwłaszcza za ten bonus na zarabianie klanu. Tak jest, tak jest. No to w zasadzie tyle. Przypominam, do 10 stycznia ten czołg jest za coś ponad 6000 golda. Oczywiście nie polecamy nikomu wydawać kasy na grę World of Tanks, ale jeżeli ktoś ma nazbieranego golda, nie wie co z nim robić, nie ma super pershinga, ma załogę z medów, mi się ten czołg podoba. On moim zdaniem dobrze zarabia i mimo to, że jest mułowaty, jednak nadal ten pancerz jest to zaleta. Szybko, szczelne działo. Nie wiem, jak ty uważasz, czy masz jakiś lepszy czołg ósmego tieru, czy ten ci się podoba bardzo? A jeżeli chodzi o czołgi premium ósmego tieru, jest to mój jedyny czołg premium ósmego poziomu. Rozegrałem na nim, nie wiem, około 1150 bitew, może więcej. Mhm. Przez te bitwy zdążyłem go sobie naprawdę dobrze ocenić i moim zdaniem, jeżeli ktoś lubi takie czołgi, które są tak jak praktycznie heavyki, to polecam go naprawdę wszystkim, nie? Idzie się na nim przede wszystkim nauczyć weak spotów, strzelania po weak spotach, bo nie mamy tutaj dużo penetracji. Przede wszystkim w ogóle nauki gry, tak jak nie wiem, by się grało heavykiem nawet, nie? Już naprawdę czołg moim zdaniem jest rewelacyjny. Mhm. Czyli po prostu jeżeli chcemy go kupić, to nie myślmy o nim jak o medzie, tylko jako heavyku. Jakby heavyk. Dobra, to wszystko, dziękuję za uwagę. Nie wiem, chciałbyś kogoś jeszcze pozdrowić na koniec? Pozdrawiam cały klan Who is Next 2. W ogóle cały klan Who is Next. Wszystkie klany Who is Next, tak naprawdę. No i wszystkie czołgistki grające. Właśnie, przede wszystkim wszystkie czołgistki. To trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.